coś w tym życiu dotychczas osiągnąłem. Ktoś mnie na pewno cenił. Nie wiem, wielu, niewielu, ale na pewno ktoś. Wydaje mi się, że miałem coś do powiedzenia, a to, jak zamknięto mi usta, było po prostu niestety szokiem. W ogóle po 13, kiedy dowiedziałem się, że już nie jestem w redakcji, no było po prostu nie do wytrzymania, zupełnie nie mogłem się znaleźć w tym. Po prostu zdążyłem określić się i znaleźć swoje miejsce, tymczasem wszystko to runęło, nie było nic, było po prostu pusto i ja w jakiejś takiej dziwnej mgle, gdzie w zasadzie na niczym się nie mogę oprzeć. Urodziło nam się dziecko i żona oczywiście nie mogła pracować. Ja musiałem jakoś ten dom utrzymać. Nie wiem, wybrałem taksówkę, ale ja tak to czułem, że to pozwalało mi zachować moją wolność osobistą, uratować te resztki, które mi zostały. Oczywiście, co tu dużo mówić, chorowałem jak wół. Trudno w ogóle mi było z tym żyć. Musiałem najpierw wymóc niejako w sobie, że akurat muszę to robić, nie mam wyjścia i dopiero potem jakoś zacząć się zmuszać, żeby robić to, nie wiem, jak najwydatniej, jak najefektywniej. W pewnym momencie w tym szarym, ciężkim życiu znalazłem jakiś gram piękna, który mnie po prostu przyciągnął. I nagle zobaczyłem, że to wszystko można widzieć w zupełnie innych kolorach i po prostu starałem się potraktować to, co robię, jako przedłużenie mojej pracy dziennikarskiej. Nigdy bym nie potrafił zbliżyć się aż tak do ludzi, gdybym był, powiedzmy, zawodowym reporterem. Nigdy by to nie nabrało takiej formy, gdybym chodził z mikrofonem, prowadził notatki. Nigdy w życiu. Dlatego, że myślę, że najszczersi jednak jesteśmy przed nieznajomymi. I to znaczy, tu chyba jest po prostu wszystko o wiele prawdziwsze, bo nie jest niczym wymuszone, nie jest wymuszone sytuacją, nie wiem. Po prostu dzieje się to może trochę nawet nieświadomie. Na zasadzie zupełnego przypadku wytwarzała się między nami jakaś taka więź, która pomagała i mnie, ale pomagała chyba również temu, który mi to mówił, mimo że był zupełnie obcym człowiekiem. Nie wiem, czy jeżeli w ogóle ktoś by mi zaproponował powrót do redakcji, nie wiem, czy bym z tego skorzystał. Ja po prostu jeszcze dokładnie nie wiem, co będzie się działo ze mną. Może to fakt, że nie jestem na tym miejscu, na które, nie wiem, powiedzmy, zasłużyłem, ale ja tutaj naprawdę dojrzałem i naprawdę bardzo, bardzo wielu rzeczy się nauczyłem, nie mówiąc już o tym, że usłyszałem rzeczy, których nie mógłbym usłyszeć w żadnym innym miejscu i w żadnych innych warunkach. Tylko teraz, kiedy właśnie się temu przypatruję i kiedy nad tym myślę, bo trochę jednak już czasu z tym upłynęło, bo w zasadzie jest tyle prawd, ilu ludzi na ziemi. Dlatego tak się zastanawiam, czy to w ogóle ma jeszcze sens.